Nasza fundacja powstała w pierwszym momencie, kiedy tylko można było zakładać niezależne NGOsy. Startowaliśmy z zerowymi zasobami. Wszystko, co zrobiliśmy przez ten czas, to jest jak gdyby zbudowane od zera, z wielką pomocą różnych instytucji, w tym miasta Warszawy. Wtedy, kiedy zaczynaliśmy, wiedza, a przede wszystkim praktyka w Polsce była bardzo, że tak powiem, ograniczona w sferze dotyczącej problemów dzieci z autyzmem, ich rodzin. Myśmy mieli o tyle, że tak powiem, znowu szczęście i zasoby, że myśmy już przez poprzednie lata jeździli do Anglii jako rodzice syna autystycznego i tam uczyliśmy się różnych metod, przede wszystkim takich jakby środowiskowej rehabilitacji. Co ten dziadek robi? Kroi chleb nożyczkami. A czym powinien kroić? Nowe. Brawo, super. Skala działalności jest w kategoriach tysięcy. Samych pracowników przez nasze ośrodki przeszło kilkaset osób i podnoszą, że tak powiem, poziom świadczeń w najrozmaitszych miejscach, w przedszkolach, szkołach, poradniach i tak dalej. Mamy w tej chwili pięć ośrodków. Każdy zajmuje się czym innym, ponieważ naszym założeniem jest tworzenie placówek wzorcowych. No jeżeli chodzi o pieniądze, to też to jest wprawdzie nie tak jak u Owsiaka, ale też do ponad 200 milionów w tym czasie wydanych na terapię i różne inne formy pomocy, a pochodzących zarówno ze zbiórek od ludzi, jak i z źródeł systemowych, takich jak w oświacie i w NFZ-cie. Brawo, hej! Świetnie, udało ci się, piątka! Nie tylko budujemy, ale próbujemy utrzymywać. I na przykład w tym roku obchodzimy 15-lecie naszego Zakładu Aktywności Zawodowej dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. To jest tak naprawdę jedyny ZAS w Polsce, który zatrudnia osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem i wszystkie osoby mają diagnozę autyzmu. Ja lubię pracować. Ja lubię ćwiczyć, grać w ping-pongę. Co najważniejsze z tych liczb, to jest około 5 tysięcy naszych podopiecznych w różnych formach diagnostycznej, terapeutycznej, terapii przedszkolnej, terapii dorosłych. Także to są nasi najważniejsi beneficjenci. Możemy jakby zaznaczyć, że tak naprawdę jesteśmy na takiej osi czasu i życia dla części osób od momentu, kiedy dostali diagnozę, do momentu, kiedy są w dniu dzisiejszym. Ja myślę, że sukcesem dla nas jest tak naprawdę możliwość codziennie pomagania osobom, codziennie możliwość wspierania czy bezpośrednio osoby w spektrum, czy też jakby danej rodziny i dawanie różnych form właśnie dzięki też projektom z Urzędu Miasta Warszawy, gdzie możemy też tą pomoc oferować bezpłatnie, więc to jest też ważny kawałek takiej otwartości. I to, co ważne, to że fundacja przez ten czas cały czas się zmienia. Cały czas jakby dopasowuje się do aktualnych różnych uwarunkowań i różnych możliwości i chcemy dalej się zmieniać, bo będziemy mieli na pewno nowe wyzwania, nowe szanse.